Dzień dobry. Chciałam Państwa zaprosić na wystawę pod tytułem Emocje, Galeria 81 stopni. Wystawa jest pełna koloru, emocji, bardzo ciekawa. Ciekawa jest również z tego względu, że mamy galerię zamkniętą i tym bardziej jest to takie wejście online, ale wejście do naszej galerii, która pokazuje, że świat może być w sztuce, świat może być nadal piękny, ciekawy, intrygujący, inspirujący, pełen zaskakujących działań. Wystawa powstała bardzo spontanicznie i jak widać, ta spontaniczność, ta nieprzewidywalność w sztuce wciąż pokazuje, że warto zwracać uwagę na sztukę, warto zaglądać nawet online do galerii i że sztuka jest bardzo ważna na każdym etapie naszego życia, dla w ogóle społeczeństwa. Więc cóż, no zapraszam, żebyście Państwo zapoznali się z tymi pracami, bo to są piękne. Jesteśmy w galerii 81 stopni, gdzie właśnie zawisła wystawa Emocji. Moje prace tutaj pokazywane to są tkaniny wykonane techniką ekoprintingu, na których liście zostały na trwałe odciśnięte w tkaninie. Jest w nim bardzo dużo emocji zawartych w naturalnym kolorze, które przemijają, a potem odradzają się na nowo każdego roku. Jest w tym bardzo dużo emocji zawartych, utrwalonych i przekazanych. Jedne są jaśniejsze, jedne są ciemniejsze. Tak jak emocje w różnych tonacjach. Te tkaniny zostały zawieszone w przestrzeni, delikatnie poruszają się, pulsując i podkreślając czas przemijania. Na dzisiejszej wystawie przedstawiłam moje alebrijes. Alebrijes, czyli takie rzeźby w stylu tradycji Meksyku. Każde alebrije wyraża moje emocje. Kocham moje alebrijes. Uwielbiam je robić, je tworzyć. Każdy jest inny. Każdy wyraża zupełnie inne emocje. Myślę, że też humorystyczne, zabawne. Zawsze poprawiają mi humor. Także tutaj dzielę się niektórymi moimi alebrijes. Dobry wieczór. Właśnie zamieściliśmy wystawę Emocje i jesteśmy pełne emocji, które się ujawniły w trakcie tego wieszania, bo trochę gdzieś tutaj różnych ruchów się wykonało. Przyznam, że jestem bardzo zadowolona, bo tak naprawdę każda z nas znalazła tu swoją przestrzeń i wypełniła galerię swoimi emocjami, które na co dzień przeżywamy w trakcie pracy twórczej. I zapraszam Państwa do naszej wystawy pełnej kolorów, różnej tonacji, barwy.